jesteśmy. Stowarzyszenie Koliber stowarzyszone już z Jarosławem Gowinem? Nie, nie, nie. Czy... My jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem. Jeszcze jesteście niezależni. Dobrze, jeszcze proszę. Nie, zawsze będziemy. Konrad Chleba, Stowarzyszenie Koliber. Panie pośle, wspomniał pan o systemie, który generuje ogromną ilość długów w Polsce. Ja znam inny system, który generuje ogromną ilość długów, a gdyby Adam Smith usłyszał, że wspomina pan należąc do partii, tej właśnie, do której pan należy, to przewróciłby się w grobie, gdyby zobaczył, co się dzieje. Na tych trzech kartkach mam przykłady z tylko czterech województw, gdzie PSL swoim kolegom, swoim osobom, które posiadają zieloną legitymację partyjną, udostępnia stanowiska dyrektorów, nawet w jakichś środkach psychiatrycznych, dyrektorów placówek kulturalnych, w bibliotekach miejskich, w filharmoniach, w ośrodkach szkolenia kierowców, w agencjach rolniczych, już nie chcę nieskończoność wymieniać. I takie mam pytanie do pana. Kiedy i jak to się stanie, że zielona legitymacja partyjna przestanie być przepustką do stanowisk kierowniczych w Polsce? Dwie kwestie tutaj kolega poruszył. Pierwsza, czyli że Smith przewróciłby się albo nie przewrócił, to odpowiem panu w ten sposób. Ja znam liderów centrum Adama Smitha. I powiem panu, że dziękują mi powielokroć za to, że w różnego rodzaju sytuacjach, nie tylko programach, ale i na konferencjach, staram się podkreślać, że tak naprawdę jedyną, nie, że tak powiem, polityczną ze sfer parlamentarnych propozycją alternatywną do dzisiejszych systemów, to jest Centrum Adama Smitha. Zresztą wcześniej mówiłem, żeśmy współpracowali. A jeden z współtwórców nawet był kiedyś w ZSL-u, wie pan, Centrum Adama Smitha. Nie, no pan mówił, no to więc ja odpowiadam. Druga kwestia, to ja odpowiem trochę odwrotnie. Wie pan, no często nam się zarzuca, jesteśmy nacenzurowanym i to prawda, że czasem niewłaściwe zachowania można nam również wytknąć, tylko że ja z drugiej strony czasem no, muszę odpowiedzieć tak, czy to, że ktoś pochodzi z rodziny ludowej, to ma zakaz pracy w administracji publicznej w ogóle? Jeżeli się go przenosi z agencji do agencji, nie, tylko pytam tak ogólnie. No to jest problem dla państwa. Ale na to Dziękuję. Pytanie rozumiem, że odpowiadasz? To nie było tylko tak retorycznie. Dobrze. Czyli że to, że w ogóle ktoś może z rodziny ludowej, a to jest duża rodzina, bo jest nas 100 tysięcy członków w Polsce, czyli 100 tysięcy rodzin, oczywiście, no to znaczy, że nie może? Oczywiście, że może. A może. Tylko no to jak może, pod warunkiem, to że dobrze się spełnia swojej roli i nie jest krytyczny. Oczywiście, że musi wypełniać kompetencje i czy to jest poziom samorządowy, a tu mówimy przede wszystkim pewnie o poziomie samorządowym, jest to oceniane co 4 lata w wyborach ci, którzy odpowiadają za te decyzje. Oceniają rodziny tych ludzi, którzy są zatrudnieni. Chciałem powiedzieć, że konsensus osiągnięty, raczej kompromis osiągnięty.